Dzisiaj zajmiemy się duszeniem gilotynowym. Jest to jedna z podstawowych technik MMA, jedna z podstawowych technik jiu-jitsu. Szczególnie wartościowa, ponieważ działa, czy mamy na sobie judogę, czy walczymy w rush guardzie. Okay. Tutaj. Załóżmy, że przeciwnik chce zaatakować mi nogi. No. Bum. Tą rękę tutaj wstawiam, drugą łapię w ten sposób, od dołu. Okay. I na tym etapie mogę pozwolić mu się przewrócić. No. Latam do nogami, ściągam łokieć tu do siebie i wypycham biodra. Jest bardzo mocne duszenie. Zasadniczo chodzi o to, żebym ręką ucisnął tą stronę szyi tutaj, tętnicy, ok? Druga strona jest odcięta przez moje własne ciało, ok? I w ten sposób staram się go jak najbardziej rozciągnąć. To jest takie klasyczne wykonanie gilotyny w kontrze. I raz zrobimy płynnie. O. Kluczowe jest to, żeby nie stracić chwytu. Dobrze. Gilotyna też może być techniką ofensywną. Załóżmy, że Krzysiek stoi tutaj. No, powiedzmy, że w graplerskiej jesteś w pozycji. Coś tam się czaisz i nie wiem, no, stracił czujność czy cokolwiek. Na podobnej zasadzie mogę wskoczyć w niego, opleść go nogami i wyciągnąć tą samą dźwignię, dokładnie w ten sam sposób. Jeszcze raz. Tu, jeżeli pójdę tak, to może się zdarzyć, że po prostu uderzę go w głowę, ale dźwignię nie wyciągnę. Nachylam sobie jego głowę, albo czekam, aż on się schyli. W ten sposób. Bum. I potem sam wciągam go do gardła. Okay? A mogę tutaj, o, wejść w ten sposób, wybić się i zrobić to naprawdę z wysoka. Albo po prostu ściągnąć go ciężarem ciała w dół i nie silić się na żadne wyskoki. Czasem jak przeciwnik jest silny, to jest w stanie utrzymać was w powietrzu przez dłuższą chwilę. Spróbujemy. O. Ale w końcu osłabnie. Ok. I wtedy trzeba się bardzo śpieszyć, bo może was przerzucić supleksem na drugą stronę i dosłownie posadzić na głowie. Ok. To w zasadzie wszystko, o czym chciałem się dzisiaj z wami podzielić. Dziękuję.